Dzień dobry, dobry wieczór, cokolwiek jest pora, kiedy Państwo oglądacie ten program. Dzisiaj chciałem się zastanowić nad tym, na ile możemy wierzyć chińskim władzom, bo może nie tyle Chińczykom jako poszczególnym osobom fizycznym, ile chińskim władzom. Mamy taką sytuację właśnie związaną w tej chwili z COVID-em, który jest poza wszelką wątpliwością, że tak powiem, chińskim produktem. I to już jest trzeci koronawirus, który wychodzi stamtąd. Ten się rozniósł po całym świecie. Pierwsze dwa to był SARS i MERS, które, że tak powiem, miały dość ograniczony zakres. No ten akurat, że tak powiem, się rzucił na cały świat. Cóż postanowiłem porównać? To znaczy postanowiłem porównać najbardziej zainfekowane miejsce w Europie, czyli Włochy, i prowincję Huawei-Hubei, której stolicą jest Wuhan, słynne, że tak powiem, taki wirus z Wuhan. No i okazało się, że te dwa obiekty są do siebie podobne. Wiem, że to trochę dla Państwa zaskakujące, ale we Włoszech mieszka mniej więcej 60 milionów ludzi i w prowincji Hubei też mieszka około 60 milionów ludzi. Co więcej, historia tego rejonu sięga mniej więcej 750 lat przed Chrystusem, no podobnie jak, jeżeli Państwo pamiętacie legendarną datę założenia Rzymu, no to dziwnym trafem wychodzi nam to samo. Więc obiekty są jakby bardzo do siebie podobne. Natomiast informacja o ilości zakażonych i informacja o ilości zmarłych są ze sobą całkowicie nieprzystające. To znaczy, ja rozumiem, że Włosi mogą być trochę bardziej chorowici, mogą mieć trochę lepszą ochronę zdrowia, więc część tej ekipy, która w Chinach już dawno przeszła na łono wielkiej niewiadomej, we Włoszech żyje i cieszy się czymś, co się nazywa dobrym zdrowiem. Natomiast to wszystko pokazuje, ale to wszystko powinny być mniejsze różnice, a to są różnice typu rzędu wielkości. Więc skłania mnie to do jednego wniosku, to znaczy, że po pierwsze, tam są jakieś, że tak powiem, jednak cenzurowanie danych i że tutaj ten wielki chiński cenzor wchodzi, że jest informacja nie do końca prawdziwa i co więcej, patrząc na rozwój epidemii zarówno w okolicach Wuhan, jak i we Włoszech, no to nagle okazuje się, że w momencie, kiedy Włochom się z trudem udało spłaszczyć liczbę zachorowań, to w Chinach w tym samym czasie ilość zarażonych, że tak powiem, była już praktycznie sprowadzona do zera. Czyli było już praktycznie rzecz biorąc posprzątane po epidemii. Ciężko mi oczywiście również uwierzyć w to, że ten wirus się nie wyniósł poza rejon Hubei. No, ale cóż, no, wszystko jest możliwe. No i wydaje mi się, że jeżeli do tego dołożymy jeszcze parę innych rzeczy, to znaczy sytuację, w której Chiny są naturalnym monopolistą w produkcji różnych rzeczy prostych, łatwych i przyjemnych, na przykład maseczek, to przekonamy się o tym, że wygląda to nie do końca ciekawie. I następnym elementem, który jest, to jest ostrzeżenie Komisji Europejskiej, które pojawiło się kilka dni temu, które zwróciło uwagę na to, żeby kraje członkowskie bardzo uważały na przejęcia przez chiński kapitał firm europejskich, które w wyniku
shutdownu, który został zastosowany przez rządy w stosunku do kraju, żeby ograniczyć ilość strat w ludziach. Aby, że tak powiem, kosztem ekonomii. To znaczy, że to jednak to życie ludzkie jest więcej warte niż wszystkie pieniądze. No i to wszystkie to działanie, że tak powiem, spowodowało jedną rzecz, to znaczy, że wszyscy zaczęliśmy tutaj w Europie, zaczynamy patrzeć z Chińczyków z dużym niepokojem, co jest no, pewną nowością i ciekawostką. Aczkolwiek zawsze Chińczycy myśleli zawsze trochę inaczej niż my i chyba była słynna sprawa dotycząca tego, jak Anglicy proponowali różne rzeczy swego czasu Chińczykom, tak mniej więcej 200 lat temu. No i między innymi proponowali igłę magnetyczną jako urządzenie, które pokazuje północ. No i cesarzowi Chin, jeden z ważnych urzędników, na marginesie propozycji angielskiej zrobił uwagę, że tutaj Anglicy coś muszą zalewać w tej sprawie, ponieważ jak uczył Konfucjusz, to igła magnetyczna jest urządzeniem, które pokazuje południe. No więc jakby jest to pewien problem. Zresztą również ta powszechnie ćwiczona nazwa, że tak powiem, nazwa kryzys, że tak powiem, w języku chińskim, która składa się z dwóch słów, czyli zagrożenie i szansa. I ja rozumiem, że obecny kryzys Chińczycy postanowili wykorzystać jako szansę do dominacji nad światem, za dużo powiedziane, ale jako taką dużą szansę na to, żeby mieć wpływ na wiele więcej rzeczy niż mieli do tej pory. Tak więc patrzmy, co Chińczycy robią i miejmy świadomość, że jest to zawodnik, który gra znaczonymi kartami. Serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, do subskrybowania kanału. Co najprościej jest uczynić, klikając słoneczko na plecach. Serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam do obejrzenia.